Jan Zamoyski, fundator Zamościa, powierzył zadanie zaprojektowania i zbudowania od podstaw twierdzy oraz miasta idealnego włoskiemu architektowi Bernardo Morando. Projekt przewidywał, że mury zostaną wzmocnione 8 bastionami. Stąd załoga mogła przy pomocy artylerii i broni palnej skutecznie prowadzić obronę boczną murów, fosy i sąsiednich bastionów. Odległość między nimi wynosiła 200 metrów, bowiem taką dopiero zalętę. By mogły one powstać, spiętrzono wodę, stawiając grodle na rzekach, wyrównano i pogłębiono teren, który w przyszłości miał zostać zalany. Według projektu do miasta miały prowadzić 3 bramy: Lubelska, Lwowska i Szczebrzeska. Bramy zaprojektowano tak, by umożliwić ich krzyżową obronę, aby artyleria i broń palna mogły razić wroga nie tylko od czoła z kurtyn, ale również z flanki, z barków bastionów oraz z samych bastionów. Na ostateczną formę twierdzy zamońskiej mieli wpływ kolejni architekci zajmujący się jej modernizacją. Po śmierci Morando pracę nad budową umocnień kontynuował Włoch Andrea Delacqua. W latach 1683-94 architekt Jan Michał Link zmniejszył liczbę bastionów z 8 do 7, zastępując 2 małe bastiony położone w południowo-zachodniej części jednym większym bastionem numer 3. 100 lat później prace modernizacyjne przeprowadzili Austriacy, zaopatrując bramy Lubelską i Lwowską w mosty schodzone oraz wznosząc rabeli przed bramy. 23 wydał rozkaz artylerii otwarcia ognia. Ostrzał prowadzono przez całą noc. Szwedzi, zdając sobie sprawę z tego, że nie są w stanie zdobyć twierdzy, próbowali wzniecić pożar w mieście, strzelając pociskami zapalającymi. Od lat surowo przestrzegany zakaz wznoszenia drewnianych budynków wewnątrz murów zniweczył ich plany. Ponadto skuteczność ich ostrzałów ograniczała artyleria zamojska, która silnym ogniem raziła pozycję Szwedów. Następnego dnia Karol Gustaw wyprawił kolejne poselstwa do Zamościa, domagając się poddania miasta. Po otrzymaniu ostatecznej odpowiedzi za pośrednictwem swoich najważniejszych posłów, że w żadnym wypadku jaśnie wielmożny pan ze wszystkimi mieszkańcami dobrowolnie miasta nie poddadzą i wolą raczej wszyscy